Dzień dobry, bardzo mi miło, że znowu się widzimy na kanale Czytam, bo lubię. Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania krótkich recenzji książek, które niedawno przeczytałam. Zaczniemy od takiej, której nie mam fizycznie, ponieważ przeczytałam ją na Legimi i nie kupowałam egzemplarza papierowego. Jest to książka tegorocznej noblistki Annie Ernaux, francuskiej, która wydawana jest w Polsce przez wydawnictwo Czarne. Ja przeczytałam tę pierwszą książkę, która była dostępna już od razu, kiedy ogłoszono Nagrodę Nobla. Jest to książka pod tytułem Lata. Ta powieść opowiada o kobiecie wywodzącej się z takiej niższej klasy społecznej, z klasy robotniczej, która opowiada o swoim życiu z perspektywy kobiety 50-60-letniej. Książka skomponowana jest na zasadzie takiej, jakby narratorka oglądała album ze zdjęciami, w którym na początku zamieszczone są zdjęcia z jej wczesnego dzieciństwa, a im dalej, tym na tych zdjęciach jest starsza. I poprzez swoją osobistą historię opowiada przede wszystkim o czasach, w których żyła, o wydarzeniach, których była świadkiem, wydarzeniach we Francji i na świecie. I na początku jeszcze ta książka dosyć dobrze mi się czytała, ale im dalej, tym coraz bardziej miałam wrażenie, że czytam kronikę XX wieku. Coraz mniej było tam tej narratorki, coraz mniej jej osobistych przeżyć, tego, czego doświadczyła w życiu, a coraz więcej dat, nazwisk, wydarzeń, które znamy z historii najnowszej. Także generalnie niepopularna opinia, nie stałam się wielbicielką twórczości Annie Ernaux po przeczytaniu tej pierwszej książki. Ale nie skreślam jeszcze tej noblistki, absolutnie nie, nigdy nie mam zwyczaju skreślania autorów po pierwszej książce i bardzo chętnie sięgnę po kolejną przetłumaczoną na język polski pod tytułem Bliscy, aby przekonać się, czy może konstrukcja tej drugiej książki lepiej do mnie przemówi. Powiedzcie mi, czy skusiliście się na lekturę którejś z książek tegorocznej noblistki i jakie wrażenia macie po lekturze? Czy podobnie jak ja trochę jesteście rozczarowani? Czy też uważacie, że ta formuła świetnie się sprawdziła i zagrało to w Waszym przypadku? A teraz przechodzę do książek, które w większości tak naprawdę są nowościami na polskim rynku, więc trochę filmik inny niż zazwyczaj, kiedy co najmniej zwykle połowa książek to starocie. Pierwsze to kryminał. Kryminał Roberta Małeckiego pod tytułem Wiatrołomy. Zobaczcie, kawał książki do przeczytania. Tutaj, nie wiem, 400 stron co najmniej, a nie, nawet ponad 500 tak naprawdę. To jest książka, którą wysłuchałam na audiobooku. I jest to również pierwsza książka Małeckiego, którą przeczytałam. No wstyd się przyznać, no ale tak czasami bywa. I ona mi się podobała, ale nie była według mnie rewelacyjna. Po pierwsze, mam duże zastrzeżenia co do tego, jak został nagrany audiobook. Przede wszystkim wkurzało mnie to, że na początku i chyba na końcu każdego rozdziału pojawiała się taka wkurzająca muzyczka, na dźwięk której zazwyczaj po prostu podskakiwałam pod sufit, bo nie wiedziałam, co się dzieje, czyli zwykle straszyła mnie, a po drugie zagłuszała to, co mówili lektorzy. Więc nieudany jest ten audiobook. Jeżeli miałby to być jeden z pierwszych audiobooków, które chcecie wysłuchać, to raczej nie polecam, bo można się zniechęcić. W takiej sytuacji już chyba lepiej sięgnąć po prostu po książkę papierową albo po e-booka. A jeżeli chodzi o samą akcję. Akcja dotyczy Archiwum X. Policjantka, która pracuje w Archiwum X, Maria Herman, współpracuje z Olgierdem Borewiczem, oczywiście z którego się cały czas naśmiewają, że jest to 07 i zresztą on już zaakceptował też tą ksywę. I oni wyjeżdżają do Grudziądza,
aby tam zbadać historię, która wydarzyła się w latach 90. XX wieku. Wówczas doszło do uprowadzenia małego dziecka z domu. To dziecko było wtedy pod opieką matki. Matka została ogłuszona, dziecko zostało ukradzione, nigdy się nie odnalazło. Ale przez te 30 lat tak naprawdę ojciec tego dziecka cały czas zabiegał o to, aby śledztwo wznowić, aby wznowić poszukiwania tego chłopca. I oni postanawiają, że przyjrzą się tej sprawie dokładniej, ale kiedy przybywają na miejsce, okazuje się, że ktoś zamordował ojca tego porwanego chłopca. I sprawa zaczyna się zagęszczać, pojawiają się nowe tropy, nowe wątki, policjanci przesłuchują osoby, które były w jakiś sposób zamieszane w tamtą sytuację sprzed 30 lat i dochodzą do bardzo zatrważających wniosków. Co mi się tutaj mniej podobało, to to, że i policjantka, i policjant to ludzie z przeszłością. Ona bardzo mocno była zaangażowana w hazard, tak mocno, że popadła w ogromne długi, że popadła w niełaskę wśród wszystkich swoich znajomych, ponieważ u każdego się zapożyczyła i generalnie cały czas zmaga się z tym, aby nie powrócić do tego nałogu. On natomiast ma jeszcze inną tajemnicę i też nie do końca jest kryształowym policjantem. I gdyby to była tylko wzmianka na ten temat, czy jakieś kilka wzmianek, to okej. Natomiast ta przeszłość tych policjantów zabiera bardzo dużo miejsca w tej książce. I myślę, że to jest pierwsza część cyklu i ten cykl będzie kontynuowany z tymi policjantami, więc zapewne dowiemy się w kolejnych częściach, co tam z nimi się dalej dzieje. Także polecam jak najbardziej, ale raczej w wydaniu książkowym, nie audiobookowym. I ja też myślę, że sięgnę po inne książki Roberta Małeckiego, bo widać, że umie pisać. Przeczytałam też książkę Marka Krajewskiego, książkę, która powstała poza wszelkimi seriami, które Marek Krajewski pisze. Jest to Demonomachia i opowiada, jak sama nazwa wskazuje, o człowieku opętanym demonem. Jest to gimnazjalista, Stefan Zborski, który nie może pogodzić się z nagłą śmiercią swojego ojca i pragnie znaleźć odpowiedzi na dręczące go pytania, których nie zdążył zadać mu za życia. I choć nie wierzy w istnienie świata pozagrobowego, to postanawia pewnego dnia razem z kolegami wywołać duchy. I od tej pory zaczynają się dziać z nim oraz w jego środowisku bardzo dziwne rzeczy. I to wysłuchałam również na audiobooku. On był dostępny w akcji czytaj.pl, gdzie można było sobie przez cały listopad słuchać za darmo. Więc ja wybrałam akurat tę książkę i powiem Wam, że tak średnio i równie dobrze mogłabym jej nie przeczytać. Ale z drugiej strony też nie jestem jakoś głęboko rozczarowana akcją tej książki. Po prostu taka sobie. Można przeczytać, ale nie trzeba. Natomiast książka, która wywarła na mnie naprawdę bardzo duże i pozytywne wrażenie, to najnowsza powieść Zyty Rudzkiej, Ten się śmieje, kto ma zęby. Ja już o tej książce niedawno mówiłam w otwierankach, pisaliście mi, że chcecie poznać moją opinię na ten temat, więc przychodzę z opinią. Opinia jest bardzo pozytywna. Zyta Rudzka naprawdę znowu mnie nie zawiodła. Opowiada o kobiecie, byłej fryzjerce, która ma na imię Wera, o ile dobrze pamiętam, i właśnie straciła swojego męża. Jej mąż był jockeyem, on jeździł konno, odnosił bardzo duże sukcesy, ale później oczywiście ze względów zdrowotnych, ze względu na wiek, już musiał porzucić ten zawód, no i generalnie nie potrafił odnaleźć swojego miejsca w życiu. Ten jej mąż właśnie umarł. I Wera, która sama klepie ogromną biedę, wyprzedaje wszystko, co się da ze swojego domu, postanawia zorganizować mu godny pogrzeb. A żeby zorganizować mu godny pogrzeb, to musi mu zorganizować odpowiednie buty do trumny. I generalnie w dużej części tej książki Wera chodzi po mieście, odwiedza dawnych znajomych, aby w jakiś sposób odnaleźć odpowiednie buty, które będą pasowały na tego jockeya, które będzie mogła mu założyć do trumny. Jest to książka o straconych latach, o
tym, jak wyglądało jej życie, kiedy była młodsza, i o tym, jak wygląda jej życie teraz, kiedy jest w wieku emerytalnym, kiedy już nie ma swojego zakładu fryzjerskiego, kiedy brakuje jej pieniędzy tak naprawdę na wszystko. Ale to kobieta, która jest bardzo harda, kobieta, która nie daje sobie w kaszę dmuchać, która ma jeszcze różne znajomości i potrafi tak rozmawiać z ludźmi, aby uzyskać to, na czym jej zależy. Bardzo piękna jest ta powieść i jednocześnie napisana bardzo pięknym językiem. Jeżeli czytaliście już jakiekolwiek książki Zyty Rudzkiej, to wiecie, że ona jak nikt inny potrafi operować językiem. Ona wymyśla takie metafory, takie porównania, skorzysta z takich środków językowych, na które prawdopodobnie byśmy nigdy nie wpadli, nawet gdybyśmy siedzieli miesiącami i myśleli, jak to wyrazić. Także pod każdym względem książka warta polecenia, warto ją mieć. Następna książka, znowu przeze mnie wysłuchana, to jest Gopr. Gopr na każde wezwanie, napisana przez Wojciecha Fuska oraz Jerzego Porębskiego. I ta książka w wydaniu papierowym zawiera sporo ilustracji, część z nich jest kolorowa, część z nich jest czarno-biała. Książka opowiada o górskim ochotniczym pogotowiu ratunkowym, które działa w Polsce obok TOPR-u, czyli Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na podobnych zasadach. Bardzo często ze sobą panowie i panie współpracują, ale były też takie okresy w działalności obu tych organizacji, kiedy byli dla siebie konkurencją. I autorzy piszą tutaj historię tego właśnie, jak formował się GOPR, ale także opowiadają o akcjach, w których GOPR uczestniczył. Opowiadają o na przykład psach, które pomagają w poszukiwaniu uwięzionych ludzi pod lawinami, czy ludzi, którzy zaginęli w górach. Jest tutaj wiele różnych opowieści. Niektóre oczywiście są już nam znane, jeżeli interesujemy się tematyką górską. Inne są zupełnie nowe. Przedstawiają tutaj autorzy także wybitne postaci z historii GOPR-u. I powiem Wam, że całkiem dobrze się tego słuchało, ale niewiele zostało mi w głowie. A słuchałam tego jakoś miesiąc temu, może półtora miesiąca temu, w połowie października. Tutaj mam też podobny zarzut jak do książki, którą niedawno recenzowałam, nazywała się A niech to szlak, czyli O śmierci w górach, że tutaj jest również za bardzo chaotycznie, za dużo jest informacji faktograficzno-historycznych, encyklopedycznych, a za mało takiego umiejętności storytellingu, opowiadania historii w sposób zajmujący, interesujący, aby nam się one utrwaliły w głowie, abyśmy chcieli je w ogóle zapamiętać. Także zabrakło chyba umiejętności ciekawego opowiadania historii. I mam jeszcze trzy książki, ale o nich opowiem hurtowo, ponieważ są to Kocie Szajki. Prawdopodobnie już zetknęliście się z Kocią Szajką, ponieważ książek o kotach powstało 5. Napisała je Agata Romaniuk, a ilustruje je Malwina Hajduk. I są to książki o kotach, które pomagają cieszyńskiej policji w rozwiązywaniu różnych zagadek kryminalnych. I mamy tutaj tak. Kocia Szajka i Napad na moście. Jest to książka opowiadająca o tym, że na moście łączącym Cieszyn Polski z Cieszynem Czeskim doszło do napadu. Rowerzysta popchnął listonosza, zabrał mu torbę i ukradł jeden list. I koty wraz z policjantką próbują odnaleźć osobę, która tego dokonała. Pomaga im także kot zatrudniony w policji czeskiej. Także bardzo ciekawa historia o miłości. I dzieje się w okresie przedświątecznym. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciepła, bardzo, bardzo serdeczna i podobała mi się bardzo mocno. Kocia Szajka i Duchy w teatrze opowiada natomiast historię premiery w teatrze w Cieszynie, który szczyci się obrotową sceną. I podczas tej premiery miała wystąpić aktorka czeska, miała być gościem, który będzie brał udział w tym jednym przedstawieniu.
I w czasie występu tej aktorki ktoś uruchomił obrotową scenę. Pani nie spodziewała się tego, upadła i się połamała. I koty próbują dowiedzieć się, kto to mógł być. Dyrektorka teatru sądzi, że to duchy, ale koty są o wiele bystrzejsze i wiedzą, że duchy nie miałyby żadnego interesu w tym, aby robić krzywdę czeskiej aktorce. Także przystępują do akcji. Wszędzie ich pełno, wszędzie mają oczy i uszy otwarte i bardzo szybko dowiadują się, kto w tym maczał palce. I najnowsza z książek, która nie dzieje się w Cieszynie, lecz w Toruniu. Kocia Szajka wraz z policjantką udaje się do Torunia, aby odnaleźć fałszerzy pierników. Kocia Szajka i fałszerze pierników. Koty jadą pociągiem do Torunia, aby tam wspomóc toruńską policję i znaleźć osoby, które fałszują pierniki. To znaczy, pieką je z o wiele gorszych produktów, sprzedają je tanio. Ludzie, którzy je kupują, są zawiedzeni, ponieważ pierniki nie smakują tak, jak powinni i generalnie psują reputację tym rzemieślnikom, którzy parają się sztuką wypiekania pierników od pokoleń i robią to w sposób doskonały. No i koty tutaj również wykazują się inwencją i znajdują winnych tego niecnego procederu, a przy okazji objadają się piernikami do woli. Jeżeli nie znacie kociej szajki, jeżeli kociej szajki nie znają wasze dzieci, to myślę, że trzeba by to zmienić, bo są to bardzo fajne, bardzo ciepłe, bardzo zabawne książki, które zostały wydane w pięknej wersji książkowej, ale także mają bardzo fajne audiobooki. Ja część z nich czytałam z książki, a część wysłuchałam w audiobooku i czyta je sama autorka. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was jakąś książką. Mam nadzieję też, że powiecie mi, jakie były Wasze wrażenia z lektury tegorocznej noblistki. I powiedzcie mi, którą serię Roberta Małeckiego powinnam przeczytać w oczekiwaniu na kolejną część Wiatrołomów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Przypominam, że można zasubskrybować mój kanał. Przypominam, że można zaprosić innych do obejrzenia moich filmów, ponieważ chciałabym dobić w końcu do 2000 obserwatorów i mam nadzieję, że dzięki Wam mi się to uda. Życzę Wam miłego, miłego tygodnia i do zobaczenia już wkrótce. Pa, 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 pa.